Sponsorem odcinka jest marka Fitbit, producent smartwatchy i trackerów będący częścią Google. Urządzenia Fitbit monitorują aktywność i motywują do prowadzenia zdrowego i aktywnego trybu życia. Więcej informacji znajdziecie w opisie pod filmem. Dzień dobry. Dzisiaj w moim stylu rozmowa o kłamstwie, prawdzie, zaangażowaniu, miłości, oddaniu i wielu innych bardzo ważnych rzeczach. Zapraszam na spotkanie z aktorem Mateuszem Damięckim. Dzień dobry, Mateuszu. Dzień dobry. No więc zaczniemy od poważnych spraw. Czytam na Twoim Instagramie. Jestem aktorem, mam na to kwity. Jak miałem 10 lat, zagrałem w Wow, potem w Matkach, Żonach i Kochankach, a potem w Furiozie. Gratuluję, ale zdaje się, że brakuje tutaj jakieś 20 lat jeszcze pomiędzy tym ostatnim, a tymi tam wcześniej. To nieważne, co było pomiędzy? Nie, za mało tam... Ten opis ma określoną liczbę znaków na Instagramie, które można wrzucić. I nie brakuje 20, tylko 30. Właśnie, tak, no to prawda. Nie jesteśmy już najmłodsi, nie? To znaczy, ja jestem starsza, więc spokojnie, czuj się skomplementowany. Chciałem powiedzieć, mów za siebie, ale to byłoby niegrzeczne pewnie. Ale właśnie powiedziałam, ja znam swoje miejsce. Słuchaj, to jest o tym, że wydaje się nam wszystkim, którzy widzieliśmy Furiozę i którzy śledzimy Ciebie i Twoje zawodowe wyzwania, że to był bardzo ważny dla Ciebie film, bardzo, myślę, wymagający. No ale skoro też w tym opisie się znalazł, to chyba się nie mylimy. On się znalazł również dlatego, że akurat w tym momencie musiałem dokonać zmian na Instagramie, ponieważ moje konto zostało zhakowane. I żeby tam przeprowadzić pewne procedury, musiałem dodać ten opis. Wcześniej w ogóle go nie było. No ale tak, rzeczywiście nie będę bagatelizował Furiozy, która znalazła się w tym opisie, bo jest rzeczywiście dla mnie bardzo ważna. Ale to, czy ma znaczenie dla mojej kariery i czy rzeczywiście odegrała tak ważną rolę, to będę mógł powiedzieć pewnie dopiero za jakieś parę lat, bo to tak się wszystko od razu na raz się nie dzieje. Znaczy, ta Furioza miała miejsce i teraz czekamy, co będzie dalej. Rozumiem, że zależałoby Ci na tym jako aktorowi, żeby po tym, co zrobiłeś tą rolą Goldena, przełamując swój dotychczasowy wizerunek, nawet sobie to gdzieś zapisałam, piękna buzia, miły chłopiec. Ja Cię trochę znam prywatnie i wiem, że poza piękną buzią, miłym chłopcem jest jeszcze wielkie serce i rodzaj rozumienia świata, ludzkich emocji, ogromny profesjonalizm w przygotowywaniu się do roli i w pracy na planie. Miało być niemiło. Ale niemiło było tylko na początku, teraz już jest miło. Bo teraz mówię, okay. bo teraz jest prawda. I wczoraj, kiedy oglądałam Cię w spektaklu Bliżej w Teatrze Szóste Piętro, rzuciłeś tam takie hasło, to jest taki chyba slogan, który w ogóle za tą sztuką Bliżej podąża. Kłamstwo, waluta tego świata. Dlaczego nie skłamałaś? Kłamstwo to jest waluta całego świata. Tak mówisz do swojej, partnerki na scenie. Kto nie widział, niech idzie, ale biletów nie ma. Ale chodzi mi o to, że pytanie jest zasadnicze, bo ty nawet tam mówisz, dlaczego nie skłamałaś. Czyli umiesz kłamać? Ja? Czy umiem kłamać? Chyba każdy umie kłamać. Tak mi się wydaje. W zależności od tego, co chcę ukryć, jak bardzo mu na tym zależy, ale przede wszystkim chyba najważniejszy jest cel, w jakim się to ma, jakby to kłamstwo, cel, do jakiego ma posłużyć to kłamstwo. Ale skłamałbyś w obronie? Po co? Na przykład, jeśli by tak już miało być. Nie wiem, trudne pytanie rzeczywiście zadałaś. Udało się. Czy skłamałbym w obronie? Kurczę, jak się pewnie zastanowimy, to każdy z nas kłamie codziennie. I nie wiem. Niektóre kłamstwa są pewnie błahe, a niektóre kłamstwa są poważne i kryją pewnie osobę kłamiącą, ale czasami kłamie się dla dobra osób, nie wiem, z Twojego otoczenia. No tak jak... Dobrze. Okej, przerzućmy to bezpośrednio na tekst sztuki Bliżej, którą widziałaś. Mój bohater prosi swoją partnerkę
o to, żeby następnym razem skłamała w kwestii tak ważnej jak zdrada. Problem tylko polega na tym, że ona nie postrzega czynu, którego jest autorką, nie postrzega tego jako zdrady, a mój bohater jako zazdrosny mężczyzna postrzega to jako zdradę. I teraz on ją prosi o to, żeby następnym razem skłamała, bo prawda jest przereklamowana i kłamstwo jest może lepsze, bo jest walutą całego świata i każdy porusza się w tej przestrzeni kłamstwa i jakoś nikomu to nie przeszkadza. A tobie by przeszkadzało? Przeszkadza ci, jak ktoś kłamie, a ty wiesz, że skłamał? Jeżeli dobrze kłamie, to nigdy nie dowiem się o tym, czy skłamał, czy nie skłamał. To chyba tak działa, nie? Nie wiem, zastanawiam się, co to znaczy dobrze kłamać. No dobrze kłamać to skłamać w taki sposób, żeby osoba, wobec której kłamiesz, nawet nie podejrzewała, że mogłeś skłamać. A to jest możliwe bez bycia aktorem? Jest. Filozoficzne pytanie. No jest. W takich wypadkach mówi się post factum na przykład, ale okazało się, że jesteś świetnym aktorem, ale nie musisz wykonywać tego zawodu. Są jeszcze różne rodzaje kłamstwa. Można przecież skłamać, nie mówiąc po prostu całej prawdy, albo nie mówiąc wszystkiego, albo nie poruszając jakiegoś tematu i wtedy możesz powiedzieć, że no przecież nie jestem w stanie opowiedzieć o wszystkim i powiedzieć wszystkiego. Ktoś kiedyś mi powiedział, że nie mówienie prawdy nie jest kłamstwem i że jeśli są takie sytuacje w życiu, że niepowiedzenie prawdy, czyli milczenie, i to jest nasz wybór, ma uratować jakąś sytuację albo uratować jakichś ludzi, to po prostu należy nie powiedzieć prawdy. A czy ktoś uzna to za kłamstwo, to już jest poza nami. I jakoś to jest taki mój pomysł na to, żeby czasem w życiu wybrnąć z sytuacji podbramkowej, w której, i od tego zaczęliśmy, kłamstwo jest walutą całego świata. Wobec tego, co w tej chwili się dzieje na przykład na świecie, no ten świat wygląda tak, jak wygląda i innego nie mamy. I na przykład ja poruszam się w tym świecie jako dorosła osoba z pewnym doświadczeniem, ale są też ludzie, którym musisz tłumaczyć ten świat, zwłaszcza jeżeli zadają takie pytania. Mówię tutaj na przykład o dwóch moich synach i ogólnie wszystko, co w tej chwili poruszamy, ja gdzieś tam podświadomie staram się wrzucić w tę moją nową rzeczywistość, nową od 5 lat. Więc jeżeli sobie myślę o kłamstwie i staram się jakby postawić siebie w tym nowym świecie, czyli kłamstwo na przykład wobec dzieci, no to dla mnie sprawa jest oczywista. Dziecku trzeba mówić prawdę, oczywiście, ale nie możesz mu powiedzieć wszystkiego, a na pewno nie używając języka, który jest odpowiedni dla osób dorosłych, dla osób doświadczonych. Więc co masz powiedzieć, kiedy odchodzi ktoś bliski? Co masz powiedzieć, kiedy dziecko zadaje ci pytanie, czy Ukraińcy umierają na przykład teraz, bo jest wojna? No to musisz jakoś to powiedzieć, mówiąc z jednej strony prawdę, ale gdyby obiektywnie prawdopodobnie na to spojrzeć i gdyby się okazało, że ktoś, nie wiem, myślałby, że to jest odpowiedź wystosowana wobec osoby dorosłej, doświadczonej, to mógłby powiedzieć, że to, co powiedziałeś, jest kłamstwem, bo nie powiedziałeś całej prawdy, w taki sposób, jak powinna być powiedziana. I to jest zawsze kwestia gustu, to jest zawsze kwestia zdrowego rozsądku, to jest kwestia dostosowania środków do okoliczności bardzo konkretnych. Te okoliczności są bardzo zmienne i różne. Okoliczności, czyli ile osoba ma lat, w jakim jest stanie psychicznym, kim jest dla ciebie. I takim rozważeniem, gdzieś tam błyskawiczną analizą, co da jej cała prawda, a co da jej częściowa prawda, a co na przykład dałoby tej osobie kłamstwo. Kłamstwo, które na przykład ta osoba chciałaby usłyszeć. To jest pytanie o twój stosunek wobec tej osoby, twoją relację z tą osobą. Jakby pytanie jest ciekawe,
ale okoliczności, tak jak w mnogość wielu odpowiedzi. przypadkach, tak, jest tak wielka, że siłą rzeczy starałem się to, trochę myślałem o dzieciach, a z drugiej strony trochę myślałem o swojej postaci, ale ta sztuka w ogóle jest pochrzaniona, jeżeli chodzi o relacje międzyludzkie. Także pytanie o kłamstwo i o prawdę w zasadzie w każdej scenie się powtarza i w zasadzie zawsze chodzi o to w naszej sztuce, na przykład cały czas o to samo. O dokopywanie się do człowieka i o żądanie od drugiego człowieka, żeby z jednej strony był wobec ciebie szczery, prawdziwy, a z drugiej strony, kiedy ty masz wobec niego jakieś niesamowite uczucia i możesz podejrzewać, że ta osoba troszkę czuje co innego, to jednak ta osoba z deficytem wolałaby chyba być oszukana. Dlaczego jedna z bohaterek mówi do mnie, z kolei we mnie bardzo zakochana, w momencie, kiedy ja jej mówię prawdę, mówiąc jej, że właśnie no, jestem z inną osobą równolegle od roku i spotykam się z nią i kocham się w niej. Ona tak łapie mnie za wszasz, patrzy mi głęboko w oczy i mówi, dlaczego miłość nie wystarcza? To jest z kolei mój ulubiony cytat. No i teraz zadanie w tym kontekście pytania o prawdę nastręcza kolejnych pięter, kolejnych kłopotów i kolejnych takich no, skomplikowanych konstrukcji i trudno jest odpowiedzieć po prostu na to pytanie. To może przejdziemy do tematów prostszych. To bardzo cię proszę. Tak. Dla rozluźnienia atmosfery chcę was wszystkich uspokoić. Znamy się z Mateuszem już jakąś chwilę i to, że my teraz się tak tutaj przerzucamy, to jest tak naprawdę przekomarzanie się. Bo nikt tutaj nikomu nie chce niczego udowodnić, tylko Mateusz ma taki styl i w zderzeniu z moim właśnie wychodzą z tego takie opowieści. A ja chciałam, a propos tematów właśnie powiedz mi lżejszych czy nie, poopowiadać sobie trochę o formie aktora. Widziałam taki post na twoim Instagramie gdzieś o kłamiącej wadze. Na której w skarpetkach znowu czy kłamstwo. Bez... Znowu się pojawia kłamstwo. Czy jest jakiś tytuł tego spotkania dzisiejszego? Ja chciałam o tych 90 kg i znowu o tej sztuce, bo widziałam cię wczoraj również w tej sztuce biegającego w bieliznie po scenie. A właśnie, czy ja daleko. Wyglądam na większego niż ci się wydaje? Ja. Czy wyglądam, czy jestem taki pełniejszy, jakiś taki potężniejszy, czy to jak nie działa? Jak się spotkaliśmy w tym roku w wakacje, rodzinnie, pamiętasz, to ja byłam nawet zaskoczona, bo mi się wydawało, że zapamiętałam cię jako drobniejszego mężczyznę, a tutaj nagle stanął przede mną, no właśnie, duży mężczyzna. I teraz czy te 90 kg. I czy jest teraz taka jestem forma... wobec tych wakacji jeszcze większy się wydaje, czy nie? Nie wiem, bo nie. Na scenie byłeś większy, ale potem jak się spotkaliśmy po spektaklu, no to znowu ten chłopak, do którego się już wakacyjny. Przyzwyczaiłam, tak. Wakacyjny chłopak. Bo mi zależy na tym, żeby jednak wyglądać bardziej i więcej, bo przygotowuję się do nowego projektu po prostu. I takie dostałem zadanie. No właśnie, teraz tutaj dochodzimy do punktu, o który chciałam bardzo zapytać, bo Furioza i twoja rola tam, i postać Goldena, wyżyłowanego, wytatuowanego człowieka, który zionie agresją i który jest fizycznie taki, jakiego go widzimy, to nie jest praca charakteryzatorów, którzy malowali ci mięśnie i takie przygotowane do tej roli ciało, tylko domyślam się twoja ciężka, ustalona w grafiku praca, zadanie. Wiem, że w amerykańskich filmach amerykańscy aktorzy potrafią się pół roku, rok przygotowywać do wymagającej fizycznie roli. A jak jest w polskich warunkach? Czy ty też miałeś komfort? Mogłeś się do tego przygotować, żeby mieć aż taki efekt na koniec? Ile ja to pierwszy trwało? Pierwszy raz w życiu dostałem taką możliwość, żeby po pierwsze zagrać takiego bohatera, jak już zdałem sobie sprawę, że on nie może być zrobiony po łebkach i tak powierzchownie, tylko tak, no... precyzyjnie. Do trzewi. Do trzewi, czyli wiedzieliśmy z reżyserem i z producentem, że w ogóle ten projekt wymagał chyba od wszystkich takiego większego, dłuższego przygotowania.
No i tak cisnęliśmy siebie nawzajem. Ja wiedziałem, że potrzebuję jakiegoś konkretnego czasu ze względów też fizycznych. To znaczy obgadałem sobie to z trenerem i wiedziałem mniej więcej, jaki efekt można osiągnąć, w jakim czasie i w jak najkrótszym czasie jest możliwa jakakolwiek przemiana. I tam ustaliliśmy sobie widełki, więc robiłem wszystko, wiedząc mniej więcej, kiedy zaczną się zdjęcia. Robiłem wszystko, żeby jak najwcześniej zacząć się przygotowywać. Zacząłem się przygotowywać bodajże już w grudniu, mimo że nie miałem podpisanego kontraktu, a pierwsze zdjęcia mieliśmy w maju, czyli wychodzi na to, że było to 6 miesięcy. I to jest taka, w moim przypadku, wieloletniego doświadczenia, to jest pierwszy raz taka sytuacja, ale z drugiej strony inne role, które były mi zaproponowane, nigdy nie wymagały takiej przemiany. I tutaj troszkę można zadać sobie w tej kwestii takie pytanie, co było pierwsze, jajko czy kura, czy dlatego nie dostawałem takich ról, bo nie mieli czasu na to, żeby się tak długo przygotowywać, bo nikt nie chciał zrobić tak szalonego projektu, bo wiadomo, że im dłużej się przygotowujesz, tym dłuższy jest ten okres preprodukcji. Te zdjęcia się, raczej to przygotowanie się rozszerza, co konsumuje większą ilość pieniędzy, więc ten budżet na ten film musiał być dużo większy, w założeniu, że chcemy zrobić coś niezwykłego, takiego nieprzeciętnego, nienormalnego jak na polskie warunki. No i właśnie, fakt, bo to widać, bo to widać tak, w tej fakt, postaci. W tym projekcie ja akurat dostałem tę rolę, to też jest, no to też jest taka bardzo dla mnie ważna rzecz, dlatego że znalazł się reżyser, który mógł sobie wziąć kogoś już przygotowanego i mieć komfort psychiczny, że tutaj nad niczym nie trzeba pracować. I ten okres dla mnie na przykład preprodukcyjny mógłby być, dla mojego bohatera mógłby być krótszy, gdyby to był aktor, który już to wszystko ma. A Cyprian jednak wziął sobie człowieka i pomyślał, okej, mamy taki potencjał, w zasadzie nie mam zielonego pojęcia, co z tego wyjdzie, ponieważ nigdy ten człowiek nie mógł w pewnym sensie udowodnić, że jest w stanie coś zrobić, więc tak naprawdę sobie kupił, wziął sobie kota w worku. Musiała nam wystarczyć szczera rozmowa twarzą w twarz, nie jedna, bo myśmy parę razy się pospotykali, zanim on zaproponował, żebym to ja zagrał tego bohatera. Ale to było bardzo takie nobilitujące i fajne, że spotkaliśmy się. Ale jaka to była rozmowa? To była rozmowa potem, Mateuszu, ja to widzę, dam ci szansę, tylko masz teraz pół roku, dwóch trenerów, trzy razy dziennie, jak się to nazywa, siłownie. W pewnym sensie tak, ale zanim w ogóle zaczęliśmy o tym rozmawiać, to Cyprian już wiedział, że ja też mam na to jakiś swój plan. Ja miałem swojego trenera, tylko musieliśmy się dogadać na taki moment, że zaczynamy, że mogę być bezpieczny, że wiem, że to będzie miało miejsce. Dla mnie dużo ważniejsze było przed podpisaniem tej umowy, takiego kontraktu przez agenta, trójstronnie przeze mnie i przez produkcję. Dla mnie oczywiście ważniejsze było takie naprawdę spotkanie, spojrzenie sobie w oczy, przybicie piątki i powiedzenie, robimy to. I tak jak Cyprian zaufał, że ja zrobię wszystko, żeby osiągnąć efekt, do którego, który gdzieś sobie tam zarysowaliśmy, tak dla mnie było ważne, że on mi daje gwarancję, że my naprawdę będziemy to robić. To, co ciekawe bardzo, to Cyprian przyznał się w rozmowie ze mną do tego, że no miał jakieś podstawy, żeby mi zaufać i mówi, że obejrzał po prostu dwa filmy. Obejrzał Kochaj i tańcz, które w tym świecie profesjonalnym z jednej strony przez producentów jest szanowane, bo wiadomo, że film na przestrzeni lat zarobił dość dużo pieniędzy. Jest również szanowany, ponieważ ten film, dlatego że on w jakiś sposób tam rzetelnie został wykonany, ale z drugiej strony traktuje się ten film troszeczkę z przymrużeniem oka, jako taką komedię z tańcem w tle romantyczną, podważany jest wielokrotnie. Ale przecież to jest twoja rola, w której masz tak normalne sceny taneczne, które wykonujesz wszystkie sam. Tak, tak. Miałeś tam kogoś? Ale mówię o takim ogólnym spojrzeniu na komedię romantyczną w Polsce. Ja nie wiem, czy ta komedia romantyczna wpisuje się w ten
w tę, jakby zapisana jest na liście w grupie tych udanych komedii romantycznych, czy bardziej takich troszeczkę mówionych, no tak, to taki był film o tańcu. Wielokrotnie się z tym spotkałem, że przysłowiowo 13-letnie, 14-letnie dziewczęta lubią ten film, a jest sporo osób, które wytyka jakieś błędy temu filmu, ale tak jest, no, chyba, wiesz, zawsze, nieważne. No, jeszcze się taki nie urodził, nie? Który by wszystkim dogodził. Nieważne. Ja ten film lubię ze względu na twoją rolę, w której było widać, i myślę, że reżyser Furiozy to zobaczył, czyli fakt, że ty po prostu właśnie tam tańczysz. To nie jest, nie wypadłeś sroce spod ogona. To chciałem powiedzieć, że Cyprian... Ale no, trafiłaś. To znaczy, Cyprian wymienił akurat konkretnie ten film, mówiąc: mam podstawy do tego, żeby sądzić, że jako aktor, któremu zaproponuje się jakieś wyzwanie, będziesz w stanie sprostać temu wyzwaniu, bo widziałem film pod tytułem Kochaj i tańcz i czytam w twojej biografii, nie kończyłeś żadnej szkoły baletowej ani studium tanecznego, a po prostu... I z rozmowy to również jakoś się dogadaliśmy. Ja mu opowiedziałem, jak po prostu później już, jak wyglądała praca nad tym filmem. Ja po prostu, no rzeczywiście, poszedłem wcześniej do Tańca z Gwiazdami. Wszystkie te tańce, do których się przygotowywałem do każdego odcinka, one gdzieś tam w Kochaj Tańcz zostały wykorzystane, no ale przede wszystkim z trenerem, śmieję się, że z treserem, Jarek Staniek robił choreografię. Myśmy po prostu tak zwane dupo pracowali. Godziny odbębnili na sali i nie było zmiłuj się. To znaczy, wtedy już się zaczęły pewne takie karkołomne wyzwania dotyczące diety. Było parę zwątpień, było trochę załamań takich trochę nerwowych, trochę zdrowotnych. No, były takie momenty zwątpienia, że już mi się nie chciało więcej ćwiczyć. Chciałam dopytać, czy mówisz o sobie, bo tak powiedziałeś, tak, o mówię sobie, o sobie trzeciej. O sobie mówisz, czyli to były twoje zwątpienia, twoje łzy i twoje rezygnacje. Nie, no, ale to nie. O łzach to ty powiedziałaś, żadnych łez tam nie było. Jeżeli ktoś później wyciągnie w tytule jakiegoś... Kłamstwa, łzy, tak, i coś jeszcze nam dojdzie do tego. Kłamstwa, łzy i tak, i załamania nerwowe, to więcej nie będę z tobą rozmawiał w grudniu. Przyjmuję to wyzwanie. Słuchaj, film? Każdy, kto się podejmuje jakieś... A ten drugi to był Czarny w reżyserii Dominika Matwiejczyka. Nie widziałam, ale czytałam, że dostałeś za niego nagrodę. Dostałem za niego nagrodę, ale dla mnie najważniejszą nagrodą jest to, że Czarnego obejrzało 4 miliony ludzi w internecie, bo jest udostępniony za friko na platformie dość popularnej, powszechnej. I to jest fajny wynik. 4 miliony odsłon, 4 miliony osób obejrzało ten film. Może niektóre dwukrotnie, a może niektóre do połowy, ale no, wynik jest, robi swoje. To jest pełnometrażowy, duży film, ofowy, zrobiony takim własnym sumptem troszeczkę przez świetnego reżysera właśnie ofowego. I to było super właśnie ze strony Cypriana. Gdyby każdy polski reżyser odrabiał pracę domową, a dogadaliśmy się z Cyprianem, że dla niego obowiązkiem każdego reżysera jest śledzić to, co się dzieje na polskim rynku, chodzić do teatru, co Cyprian robi, oglądać rzeczy niszowe, oglądać rzeczy komercyjne, wyrabiać sobie własne zdanie, śledzić zmiany, przemiany, których potrafi dokonać aktorka czy aktor dla roli, interesować się jego zainteresowaniami dotyczącymi jego własnego zawodu. Ilu jest aktorów, którzy sztampowo są obsadzani i tak naprawdę wszystkim dookoła wydaje się, że oni tego chcą, a później się okazuje przy bliższym poznaniu takiego człowieka, że tak naprawdę niewiele zależy od takiego aktora i on jest całkowicie zależny od producentów i reżyserów, którzy go obsadzają. I nie każdy, posiadając na przykład rodzinę, jest w stanie pozwolić sobie na nierobienie niczego, przeczekiwanie niefajnych propozycji. Jest bardzo wielu aktorów, którzy, dostając jakąkolwiek propozycję, nawet jeżeli nie jest interesująca, biorą. Tłumaczą to sobie, że jeżeli już jest robota, trzeba ją wziąć i zrobić wszystko, co w twojej mocy, żeby
pchnąć w bohatera, którego masz napisanego na papierze, nowe, prawdziwe, oryginalne życie, dzięki czemu ten projekt właśnie może zabłysnąć. Na przykład ze względu tylko i wyłącznie na tę rolę, którą ty wykreujesz. A ciekawostką albo najlepszą puentą tego ryzyka, które producenci czy reżyserzy podejmują, jest właśnie postać, którą stworzyłeś w Furiozie i opowieść potem i fakty w postaci tego, jak ten film się obejrzał, jaka to była moc, co pisali o tobie krytycy, co zauważyło środowisko. Czyli tak naprawdę wszyscy zyskują potem na tym ryzyku, na tym właściwie zaufaniu, bo tu bardziej chodzi i też pomyślałam, jak opowiadałeś o tym, że spotykaliście się, rozmawialiście o tym, że to był jakiś pakt, że jakaś taka umowa, nazywa się dżentelmeńską, że to jest o tym, że my sobie ufamy i stawiamy na prawdę. Ja ci ufam, mówię ci, czego potrzebuję, ty to robisz i teraz ja nie znam cię jeszcze, ale zakładam, że ty mnie nie zrobisz. Czyli, że ty przyjdziesz gotowy do zdjęć i że ja będę mogła jako producentka po prostu cieszyć się tym, że zaryzykowałam, nie? Że to jest... Otwieram wtedy szampana. Ale to jest jakby jedna rzecz. Druga jest taka. I teraz myślę o tym, czy nas na to w naszym kraju stać, bo to jest oczywiście ryzyko, zaufanie, ale jest jeszcze taka trzecia rzecz, która mi tu przychodzi do głowy, jak mówimy o tej roli. Takie totalne oddanie się tym przygotowaniom, bo powiedz szczerze, żeby tak wyglądać, mieć taką formę, to był codzienny kierat, rano, po południu, to naprawdę co 7 dni w tygodniu, ile to trwało? To był 2018 rok z przełamaniem na 2019, kiedy ja zacząłem w 2018-2019. To miałem poniżej 40 i ten metabolizm wyglądał u mnie trochę inaczej niż w tej chwili, ale mimo wszystko pracowałem rzeczywiście w tym ostatnim okresie. To były dwie jednostki treningowe dziennie, bez bodajże niedziel, które to niedzielę poświęcałem na jakieś tam rzeczy, które inne trzeba było załatwić. Jednocześnie będąc w teatrach i w innych takich mniejszych projektach, bo musiałem jakiś, gdzieś tam... Tak. I to jest... Do tamtego już nie do wracamy. Do tego rozumiem dieta. Do tamtego nie, już nie ciekawe, wracamy, bo chciałem tylko jeszcze jakby nawiązać do tamtego, żeby nie było. Głupio się jest obrażać na coś, co jest faktem. I ponieważ to, o czym rozmawialiśmy, ta kondycja producencko-reżysersko-showbiznesowa w Polsce jest jaka jest, ja się w ogóle nie dziwię też tym producentom, że nie ryzykują, bo czasami jest łatwiej wybrać tę prostą drogę bez ryzyka, bo za dużo można stracić. Także ja to rozumiem i tym bardziej cieszę się, że przytrafiła mi się ta wyjątkowa sytuacja, która odbiega od tej zasady. A wracając do tego, co teraz mówię, żeby ten film był taki, jaki był, to ja musiałem z drugiej strony zaryzykować i postawić wszystko na jedną kartę. I dlatego jak ustaliliśmy z trenerem, to takie zwykłe, normalne przygotowywanie się zrobiłoby efekt, ale być może niewidoczny. Więc tutaj trzeba, tak jak troszkę w teatrze, trzeba było podkreślić tę kreskę. To tak jak, no nie wiem, w tym starym teatrze, gdzie postaci muszą być bardzo charakterystyczne, żeby pokazać, że jesteś bohaterem, który cały czas się martwi. Rysowało się takie trzy czarne kreski, które z 16 rzędu dawały widzowi do zrozumienia, żeby nie miał wątpliwości, że ten bohater jest dokładnie taki, jak zostało to napisane w sztuce. Maski się po to zakładało, żeby było to przerysowane, charakterystyczne. I ja tak sobie pomyślałem, że no w tym moim takim anturażu, z którego mnie wszyscy znali, to, że zawsze byłem taki... Miły chłopiec. Miły chłopiec. Ja wielokrotnie, to już jako anegdotę opowiadam, że miałem kiedyś reżysera, do którego podszedłem w serialu i spytałem, czy ja mogę coś zagrać w tej scenie, bo nie ma do mnie żadnego... Wiem, co jest napisane, przegadaliśmy tekst z koleżanką i zapytałem, co ja mam tu zagrać. A on mi powiedział, ładnie wyglądasz w tej koszule, w koszuli w kratę i fajnie się uśmiechasz. W tym projekcie za to dostajesz pieniądze. I to jest też uczciwe.
i nie miałem żadnych wątpliwości, że tak jest. Po tym tekście poszedłem do domu i zdałem sobie sprawę, że okej, no, czyli będę tu będę zarabiał tylko na moje podatki, na moje tam rachunki. Dlatego we mnie taka niezgoda na to, żeby tylko i wyłącznie z artystycznego punktu widzenia tak wyglądało moje życie, była zawsze. Także wracając do tego, o czym rozmawialiśmy, z reżyserem, z producentem i z trenerem ustaliliśmy sobie, że no to musi być jakiś charakterystyczny bohater. Gdybym trochę zszedł z wagi, to pewnie nie byłoby tego widać tak spektakularnie. Gdybym troszkę się dociął, to byłoby to widoczne, ale nie dla wszystkich. Także postanowiliśmy tak pójść do dna, do samego, osiągnąć jakąś skrajność. Żeby to zrobić, no to też jest jakaś tam arytmetyka po prostu. Ustaliliśmy sobie z trenerem, że muszę jeść tyle kalorii i spalać tyle kalorii. Dostosowaliśmy do tego zarówno dietę, jak i ćwiczenia. No i po prostu zacząłem wypełniać drabinkę. Ja osobiście jestem osobą karną i bardzo lubię mieć wytyczony plan i po prostu wypełniać go od A do Z. Tutaj trudno jest nie wspomnieć z jednej strony ogromnego poświęcenia całej tej produkcyjnej strony, która udostępniła mi takie możliwości, żebym rzeczywiście mógł tak pracować. No ale z drugiej strony myślę, że ja bez Pauliny mojej i takiej, tak, Paulinki mojej żony, i bez takiej jej przychylności i takiego postawienia karty na mnie i zgody na to, że przez ten czas będę totalnym egoistą, to na pewno by mi się nie udało. I teraz przygotowując się do kolejnego projektu, ja widzę, jaka jest na przykład różnica między tym, tych 4 lat. Teraz jesteśmy w trochę innej sytuacji. My jesteśmy starsi o 4 lata. Nasz związek jest doroślejszy od 4 lata i mamy drugiego syna. Jeden nasz syn ma swoje potrzeby, rozwija się i ma swoje potrzeby jako 5-latek. Mamy drugiego syna, który ma 2 lata. Czasu jest 2 razy mniej. Uwagi musimy poświęcać 2 razy więcej dzieciom, żeby nie poszły w swoją stronę, żeby cały czas pamiętały, że jesteśmy blisko. Tego egoizmu z mojej strony może być tyle samo, ile było, ale jednak 2 razy mniej. Cierpliwości mamy 2 razy mniej niż wtedy, zarówno Paulina do mnie, jak ja do świata wobec tych nowych okoliczności, które nam towarzyszą po 4 latach. Pojawiło się 2 razy więcej innych problemów i nie mam pojęcia, czy spełnię swoje własne oczekiwania, które i zadania, które sobie postawiłem przy nowym projekcie, a raczej w trakcie przygotowania do nowego projektu, i nie wiem, czy mi to wyjdzie. Ale tak samo nie wiem, jak nie wiedziałem wtedy. Zatrzymajmy się tutaj przez moment, bo ja cię cały czas podpytuję o to, a ty mi uciekasz, jakbyś chciał powiedzieć, że to nieważne. A ja myślę i chciałam cię o to zapytać, czy to może jest jakoś ważne, że to ciało, które mamy, albo raczej ciało, które ma aktor, jest tak ważnym narzędziem w funkcjonowaniu, w przekazywaniu tego, o co chodzi w twoim zawodzie, w życiu w ogóle. O co chodzi w życiu. I jak myślę teraz o tych deficytach, o których wspomniałeś, że czegoś jest 2 razy więcej, w związku z tym czegoś jest 2 razy mniej, to zastanawiam się, jak można znaleźć nadal w tym świecie szalonym czas na to, żeby o siebie zadbać. Ja tu zawsze pytam dziewczyny o to, jak o siebie dbają, o kobiety, czy mają czas na oddech, na odcięcie się od obowiązków, od kieratu. I teraz co dla nich? Więc pytanie do ciebie. Jak traktujesz ciało i jak o nie dbasz? Jak dbasz o balans, jak dbasz o to, żeby odpocząć, zresetować się? Co robisz? Bo wydaje mi się to być tym, co my ciągle pomijamy, bo uważamy, że jest wiele rzeczy ważniejszych, filozofia, religia, a zapominamy o tym, co najbliżej, o skórze, kościach i mięśniach. Wyciągnęłaś taki sękaty kij i włożyłaś je w mrowisko, które zastępuje mój mózg od jakiegoś czasu i grzebiesz w tym mrowisku. I rozwiń myśl. Wiesz co, dla mnie ostatnio nie istnieje filozofia, nie istnieje religia, balansu nie posiadam.
No wiem, zjadłeś wszystkie cukierki, nie, które ci wczoraj dałam. Nie znoszę improwizacji, a jestem przymuszony do tego, żeby non-stop ostatnio improwizować. Nie nadążam za niczym. Zawodzę moją żonę non-stop. Ona ma jakieś pokłady takiej cierpliwości w sobie, których ja nie rozumiem i nie mam zielonego pojęcia. W tych takich momentach przytomności, na które sobie czasami jestem w stanie pozwolić, kiedy nie jestem owładnięty emocjami, nerwami, wywołanymi strachem i wywołanymi taką świadomością, że nad niczym nie panuję. Jesteśmy w tej chwili w moim domu, w którym nie ma ani jednego w zasadzie, Paulina by mnie zabiła, gdybym powiedział, czystego miejsca. Bo to, w czym się w tej chwili znajduję, to jest taka rzeczywistość, która taka będzie, taka jest, więc to nazywamy tą normalnością i tą czystością. Ale ona w ogóle nie spełnia, to co się dzieje w tym domu w tym momencie, w ogóle nie spełnia standardów, które traktowałem jako te zerowe, normalne, kiedy byłem najpierw kawalerem, a później kiedy byłem szczęśliwym, narzeczonym, bez dzieci, a później to wszystko zaczęło się zmieniać, kiedy pojawiło się pierwsze dziecko i teraz, kiedy pojawiło się drugie dziecko. Paulina pracuje, ja pracuję, Paulina pracuje coraz więcej, ja pracuję coraz więcej. Mamy po dwie ręce, po dwie nogi. Czasami, jakbyśmy tak mieli obliczyć, wychodzi nam na to, że brakuje nam jeszcze po sześć rąk i po sześć nóg każdemu z nas. Brakuje oddzielnego miejsca w głowie na to, żeby dać sobie radę z tym wszystkim, z czym emocjonalnie sobie nie dajemy rady, wchodząc do domu, w którym panuje rozgardiasz, wchodząc do naszych notatników, kajetów z rzeczami, których nie zdążyliśmy załatwić wczoraj, przedwczoraj, dwa tygodnie temu, a dochodzą kolejne. Paulina daje sobie z tym radę, ja sobie nie daję z tym rady. Kij w mrowisko, który włożyłaś, to jest to, kiedy mówisz o tym, jak powinniśmy zadbać o siebie, o ciało, o kości. Ja nie mam pojęcia, ja lecę na autopilocie, to znaczy mam włączonego autopilota, który jest opłacony przez produkcję, w której będę brał udział. Zawsze mogę powiedzieć, hej, to jest moja praca, dajcie wy mi wszyscy święty spokój, bo ja, jak się nie przygotuję, a to jest część mojej pracy, to nie będzie na prąd, na jedzenie, na benzynę i tak dalej, i tak dalej. Zawsze mogę to powiedzieć. Coraz mniej mam cierpliwości na to, żeby trzymać gębę na kłódkę i trzymać język za zębami. I używam czasem tego argumentu, gdzie po trzech sekundach, kiedy wypowiadam te obrzydliwe słowa, zaczynam tego strasznie żałować. Nie ma czegoś takiego jak w moim życiu jak balans. Nie ma czegoś takiego jak spokój w moim życiu. Długo nie będzie. Nie mam, zaraz się popłaczę. Po prostu to nie istnieje. Kiedy mówisz o mojej, kiedy myślimy sobie na przykład o mojej żonie, która właśnie wyjechała do Bydgoszczy na 3 minuty przed tym, jak się spotkaliśmy, zapakowała dwójkę dzieci, mamy naszą ukochaną nianię, opiekunkę do dzieci, która w Bydgoszczy, kiedy Paula będzie na scenie, tworzyła choreografię. Oni już są tam, gdzieś w trasie. Dzisiaj spadł rano śnieg. Ja musiałem zrobić wszystko, żeby tu było mniej więcej tak miło, żeby ktokolwiek mógł wejść do tego domu, a i tak jest nie do końca czysto, na pewno nie spełnia to moich standardów. Z drugiej strony denerwuję się, jak Paula dojedzie i jak sobie tam poradzą. Później Paula musi wykonać tam swoją pracę, do której starała się przygotowywać przez ostatnie dwa tygodnie w domu z dwójką dzieci na głowie, kiedy ja cały czas mówiłem, że idę na trening, sorry, bo to jest moja robota. Nie mam zielonego pojęcia, co ja mógłbym powiedzieć osobie, która by się chciała zadbać o swoje ciało. To jest tak jak w tym COVID-zie, w tej pandemii. Jak oglądaliśmy ludzi bez dzieci, którzy mówili, będę miała tyle czasu, żeby nadrobić nieprzeczytane zaległości, obejrzeć nieobejrzane dotąd filmy, porobić sobie jogę, zrobię porządek tu i tu. Chwilo trwaj. Ja wtedy rzucałem telefonem. Literalnie.
i zmieniałem szybki w telefonie, dlatego że nerwowo nie byłem w stanie wytrzymać tej dysproporcji, co jest oczywiście bzdurą, bo ludzie umierają, bo ludziom jest strasznie, nam jest super. Jesteśmy zdrowi, mamy w miarę duży dom, mamy dwa samochody i wszystko jest super. Paulina pracuje i ja pracuję. Okej, ale nie ma nic to wspólnego z balansem i z feng shui i z kurwa czymkolwiek innym pozytywnym. To jest taka wieczna walka emocjonalna. Ja się nie żalę, po prostu tak jest i stwierdzam fakt, że ja osobiście jestem na to nieprzygotowany. I tuszę, śmiem twierdzić, że nikt nie jest na takie rzeczy przygotowany. I są tylko jednostki wybitne, które są w stanie znaleźć w sobie taki przedział, do którego sobie gdzieś tam w środku wejdą i sobie powiedzą, chwila ciszy. Oceńmy zagrożenia, oceńmy sytuację, sprawdźmy, co w tym momencie jest dla nas dobre, co złe, gdzie musimy zapełnić dziurę, gdzie zatrzymać krwotok, gdzie zatrzymać powódź, na co możemy sobie pozwolić na później. I na przykład Paulina należy do tych osób, ale Paulina już dzisiaj mi powiedziała, że jeżeli ona się w pewnym momencie załamie, bo ja jej nie pomogę i będę tylko i wyłącznie mówił o swoich treningach, to jak ona się położy do łóżka, to po prostu z tego łóżka już nie wstanie. I tak mnie postraszyła rano przed wyjazdem do tej Bydgoszczy. Więc ja mam po prostu dzisiaj wieczorem przedstawienie i wiem, że muszę pójść na to przedstawienie. Wiem, że muszę wykonać jeden trening, korzystając z tego, że Pauliny i dzieci nie ma. Ale to tyle. To, że wykonuję treningi, jest w dwójnasób działa. To znaczy, jest to moja praca rzeczywiście i cieszę się, że moja żona to rozumie i świat to rozumie. W momencie, kiedy już idę na trening i zmuszam się, żeby na niego pójść, czasami idę na trening na 7 rano, czyli sobie wstaję o 6:30, korzystając z tego, że dzieci jeszcze śpią, no ale wtedy Paula musi zawieźć dzieci do szkoły i też gdzieś tam w głowie, do przedszkola, i wtedy gdzieś tam w głowie czuję takie coś, że coś jest nie fair być może do końca, no ale wtedy wiem, że ja muszę to zrobić i jak już pójdę na trening, jest super, dlatego jak wszyscy wiedzą, jak ćwiczymy, to zaczynają się uwalniać te wszystkie pozytywne tam hormony, cząsteczki w ciele i rzeczywiście to fizyczny wysiłek mi pomaga. Ale no, żeby się już zmusić do tego, to moją motywacją jest to, że jest to moja praca i ta obietnica, że za chwilę będzie troszeczkę lepiej. Ale to był strumień świadomości. Tak, i to było jedno z najmocniejszych wyznań, jakie słyszałam z ust mężczyzny. Ja myślę, że to po prostu jest trochę tak, że nikt nas nie uprzedza, nikt nas nie przygotowuje na Armagedon, który następuje po tym, jak rodzą się dzieci, szczególnie w waszym przypadku, kiedy jest to dwóch małych chłopców, gdzie nie wiadomo, czy nawet te sześć rąk i nóg, o których mówiłeś, wystarczy. To jest opowieść o tym, że jak ktoś jest w ciąży, to te gratulacje ze świata brzmią, no cudownie, Boże, jak teraz będzie wam się fantastycznie żyło. A to jest guzik prawda, bo myślę, że tych momentów, kiedy jest cudownie i fantastycznie, jest trochę, ale tak naprawdę codzienność jest trudna. I zdarzają się, tutaj oddam Bogu co boskie, cesarzowi co cesarskie, zdarzają się przypadki takich, nie wiem, cudownych, grzecznych, śpiących, niemarudzących, niechcących niczego dzieci, albo tak odpornych psychicznie kobiet, że dla nich jest to do pogodzenia. Dla większości z nas to jest nie do pogodzenia. I tyle chciałam. Ale mężczyzn też. A ja, wiesz, jestem kobietą, mówię jakby w swojej perspektywie, natomiast no to wy, wydaje mi się, że u was, wyprowadź mnie z błędu, jeśli się mylę, że u was chodzi trochę o to, że wam też kultura i patriarchat wmówiły rolę i że się z tym boksujecie. No i tyle. Mylę się, czy prawda to, jak już masz to doświadczenie? Tak, masz rację. Kultura i patriarchat, ja jako osoba oczytana oraz współczująca, wrażliwa, w ogóle się nie godzę na ten stan rzeczy. Jestem walczącym antypatriarcha
kim? Cielem? Listą? Po czym, a wiesz, co jest najlepsze? Że w momencie, kiedy już mi wszystko opada, to mówię, jestem mężczyzną, idę do pracy. Naprawdę wypowiadam te słowa. Mateuszu. I mimo, że jestem osobą całkowicie z tym walczącą, jak wychodzę z domu, czuję się jak kupa, ale myślę sobie, idę na trening i po 10 minutach mówię, a, ale fajnie, mięśnie, pozytywne wibracje, super emocje, pot, krew i łzy, jestem szczęśliwy, kocham moje dzieci, yeah! A później wiesz, później lecę na przedstawienie. Muszę być o 18.30, ale jestem tam jednak o 17, bo muszę sobie tekst powtórzyć. A przedstawienie jest długie, bo do 22.50 trwa, więc zanim odwiozę koleżankę do domu, jestem w domu o 23.30, wchodzę po cichutku, jestem mocno wkurzony, że w domu jest niezły syf, ale nie mogę tego powiedzieć żonie, bo już śpi. No dobrze, ale jeśli w domu jest to, co jest, to posprzątaj. I tutaj powinnaś w tej chwili zrobić pauzę i przeprowadzić godzinną rozmowę z moją żoną i dowiedziałabyś się, jak sprzątam. Jak sprzątasz? Najlepiej na świecie. W zasadzie... To czemu nie sprzątasz? A ja nie powiedziałem, że nie sprzątam. Ja odbijam się od góry, schodzę na dół i sprzątam. Aha, okej, okay. No to fajnie, to miło. I sprzątam. I mnie to mocno, luzuje. Ale... No. Ale no... No jest, jest jak jest. I nie wstydzę się z jednej strony moich dążeń i ambicji w tych momentach jasnego umysłu i takiego spokoju, który mi daje to, że nagle nie przyszły do mnie 3 SMS-y plus mail z podpisanym pilne. I akurat nie siedzę nad kartką 30 niezałatwionych rzeczy, a wiem, że jestem 6 minut spóźniony już do jakiegoś miejsca i korek się zwiększa, więc na pewno nie dojadę tam. Są takie momenty, że mam taką czystość i taki spokój i wtedy mogę sobie pozwolić na te moje ambicje, że poświęcę troszkę więcej czasu niż bym mógł. Nie będę przejmował się rzeczami, które nie są ważne. Będę potrafił oddzielić ziarno od plew, to co ważne od tego co nieważne. Nie będę działał na 17 frontów, tylko na jednym. Wieczorem zamiast przeglądać bez sensu Instagram, oszukując żonę i cały świat, że jest to moja praca, bo przecież sprawdzam swoje konto i zasięgi, a nagle ląduję na kanale sportowym. Obiecuję się sobie, że nie będę tego robił, tylko obejrzę coś wartościowego, co będzie mogło pomóc mi w mojej przyszłej pracy. I ja sobie to wszystko tłumaczę, a później życie wystrzeliwuje cię jak z procy i łapiesz tylko to, co percepujesz, na co patrzysz, czego dotykasz, ale nie ma chwili, żeby się zatrzymać, tylko lecisz dalej i wieczorem obliczasz straty. Sprawdzasz, czego ci się nie udało zrobić. A mimo wszystko widzę siebie za pół roku, kiedy wychodzę na plan filmowy, jako półboga, jak to moja żona mnie nazywa półbogiem czasami, jak jestem w dobrej formie. Widzę siebie w tej charakteryzacji, szczęśliwego na planie, wykonującego wszystkie zadania aktorskie, które postawi mi reżyser, spełniającego się, ze szczęśliwą rodziną u boku, która pojedzie ze mną na zdjęcia. I wiem, że ten bałagan, który jest w tej chwili, który będzie, znalezienie się w tym bałaganie jest niezbędne do tego, żeby gdzieś tam spełnić jakieś swoje marzenie i wypełnić cel, który sobie postawiłeś. A teraz jest ratuj się, kto może. Dzień jak chce, panie Mateuszu, wszyscy tak mamy. Tak. Chciałam właśnie go podsumować pierwszym zdaniem, które będzie brzmiało tak. Znam bardzo wiele żon, które marzą o tym, aby mieć żonę. Rozumiesz, nie? Aha. Oraz drugie jest takie, drugie zdanie jest takie, że bardzo fajnie się z tobą rozmawia, bo w ogóle nie trzeba zadawać pytań. Można tylko siedzieć i się uśmiechać. Albo się wzruszać.
fajne to jest. Nie, chciałem nawiązać do tego, że i podsumować to, że też miło mi się z tobą rozmawia, bo czuję, że można tobie powiedzieć więcej i trochę inaczej. I mam nadzieję, że mnie zrozumiałaś, mimo chaotycznych takich jakichś, nie wiem, dygresji, nawiązań. No, że udało się oddać to, co chciałem przekazać. Znaczy, nie wiem, kogo chciałem w zasadzie podtrzymać na duchu. Może facetów, którzy... Nie, może facetów, którzy mają takie same ambicje, a gdzieś tam kalkulują i wychodzi im, że w ogóle nie należy się do tych ambicji przyznawać. Wiesz, nie o czym wiem. Jest ta rozmowa? Nie wiem. Autentyczności. O kłamstwie? O przeciwieństwie kłamstwa, o prawdzie. A widzisz, od czego wyszliśmy? Wyszliśmy od kłamstwa, ale wiesz, myślę, że jak się spotykają osoby w rozmowie, w dialogu, które jednak ważą i rozumieją i w swojej wrażliwości widzą i odróżniają jedno od drugiego, to prędzej czy później i tak ich rozmowa jest o prawdzie. Tak mi się wydaje po 100, chyba 40 filmach na tym kanale, które zrobiłyśmy i które właściwie zasadniczo ciągle są o tym. O tym, co jest prawdą, a co jest gówno prawdą. Cieszę się. Chciałem tylko jeszcze na sam koniec jedną rzecz powiedzieć, która mi się przypomniała, jeżeli pozwolisz, a później możesz w ogóle definitywnie już mnie podsumować, nie dając mi dojść do głosu. Jakkolwiek nie brzmiałoby to tak wyniośle i może tak stereotypowo, to muszę coś powiedzieć, bo powiedziałaś o tych momentach, kiedy jesteśmy szczęśliwi w tym całym rozgardiaszu, które gotują nam nasze dzieci. Muszę powiedzieć, że dla mojej psychiki to są te momenty ratunku i one zdarzają się na szczęście codziennie. W ostateczności jest to ten moment, który wszyscy bardzo dobrze znamy. I chyba wiesz, co teraz powiem. To jest ten moment, kiedy nasze dzieci śpią. To jest taki już to jest ten wyświechtany taki slogan pod tytułem: no, nasze dzieci są najcudowniejsze, no tak, jak anioki, kiedy śpią. One ale mają oblicza, jak ten... śpią, prawda? Tak, one są takie piękne. Ale to jest dzieci. Ten moment, kiedy przychodzisz do ich sypialni i bez względu na to, jak brudny jest kombinezon frania, bo nie wiadomo, czemu musiał wejść do największej kałuży w przedszkolu, i jak zasyfione są jego buciki, które na rano muszą być czyściutkie, bo nie ma drugich. I bez względu na to, czy Ignacy pomalował ścianę farbą, która nie zejdzie, czy nie wiem, wylał swój soczek na kanapę i tylko się uśmiechnął i z rechotem uciekł przed snem, to jest ten moment, kiedy siadasz i to jest właśnie ta chwila, kiedy zdajesz sobie sprawę, że to jest właśnie to, po co żyjesz. Znaczy, są inne cele, ale rodzicowi ta sytuacja nie pozostawia wyjścia z sytuacji. Tak rodzic czuje, kiedy siada przy swoich dzieciach albo poprawia im poduszkę albo to, co wiesz, albo nie wiem, kołdrę, żeby nerki zakryć. Nerki zakrywasz oczywiście, żeby dzidziuś był radosny, ale również po to, żeby się nie przeziębił, żebyś nie miała przesranych kolejnych 2 tygodni. Bo jak jedno dziecko zaczyna chorować, to później zaczyna chorować drugie, później ty i żona. Także ogólnie przykrywasz te nerki dla siebie, ale mimo wszystko głaszczesz je po tej główce i to jest ten moment tego wielkiego szczęścia. Takiego niepodważalnego. Ale są też te chwile w ciągu dnia, które nawet w tym już takim Armagedonie, w tym zalewie, kiedy wszystko lata dookoła, kiedy się zdarzają, kiedy widzisz, że to dziecko tak szczerze się uśmiecha. Albo ten moment, kiedy mój syn dzisiaj zajęty oglądaniem bajki na telefonie, powiedziałem: Paula, obniż szybę,
przed wyjazdem mówię, muszę dać buzi Franiowi. Mhm. I Paula opuściła tę szybę, ja go dopiero zobaczyłem, bo ta szyba jest ciemna i on w tej bajce, ja mówię, synu, a on tak, zanim ja coś powiedziałem, tak podniósł głowę w czapce i mówi, tata, kocham cię i dał mi buzi. I to jest najbardziej jakby taka zwykła rzecz, o której mówię w tej chwili, ale z drugiej strony jest najbardziej niezwykłą rzeczą, jaka mi się przydarza w życiu. Nie miałaby najmniejszego sensu, gdyby moje życie składało się tylko z takich momentów, bo przestałyby być na tyle ważne, żeby je o nich w tej chwili tak mówić. I tylko i wyłącznie te sytuacje, te momenty mają wagę tylko dlatego, że zapieprzam jak dziki osioł, łażę od treningu do treningu, od teatru do teatru, od planu do planu. I tylko dlatego, że w ciągu dnia jestem bardzo nisko w dole gdzieś w ciemnych odchłaniach własnej świadomości. Tylko dlatego te momenty są tak piękne i wyjątkowe. Widziałam zachwyt w oczach waszego syna Franka na planie filmu, w którym grałeś, pracowałeś w wakacje. I myślę, że jednak ten moment, kiedy synowie przechodzą do drużyny tatusia, jest zajebisty dla tatusiów i synów. I życzmy sobie, my kobiety, matki mające synów, aby te momenty żeby nastąpiło to jak najszybciej. Otóż to i wtedy po prostu naprawdę jest lżej. Na koniec chcę jeszcze tylko powiedzieć, że wydaje mi się, że jesteś też bardzo ulepiony przez kobiety swojego życia. Paula, twoja żona, choreografka, nauczycielka, tancerka, która, jak widziałam was w akcji, myślę, że jest twoim wielkim, wielkim, wielkim wsparciem, ale już o niej mówiłeś. Twoja siostra Matylda, która w sposób jedyny w swoim rodzaju punktuje naszą rzeczywistość. Twoja mama, która pewnie też jest ważna, i babcia. To jest w ogóle taki przyczynek do rozmowy kiedyś ze 100 lat naszej, znów o kobietach i ludziach twojego życia. Życzę ci, aby a propos aktorskiej szuflady, twoja szuflada za jakiś czas była szufladą pełną ról, o jakich tylko sobie myślisz i marzysz, bez względu na decyzje tych, którzy jednak mają te Excele. Bo wierzę w cuda, ale przede wszystkim bardzo wierzę w ludzi sprawczych, tych, którzy rozumieją, potrafią się przygotować, poświęcić czemuś, oddać temu serce, duszę i ciało. I wtedy jest sukces. I ja myślę, że ze względu na twoje ambicje i twój upór, to coś, co jest jakimś takim totalnym sukcesem w twoim zawodzie, już jest. To jest kwestia jakiegoś czasu krótkiego. I tak sobie myślę, że jak to się wydarzy, to ja to będę wiedziała, ty to będziesz wiedział i wtedy nagramy następną rozmowę. Deal? Deal. Deal done. Miałam nadzieję, że się wzruszysz, popłaczesz i powiesz Magdo. Dawno nie słyszałam. Ale teraz chcesz, bo ja to mogę zrobić. Ja wiem, widziałam wczoraj, że umiesz płakać na pstryknięcie. No cóż, bez przesady. Dziękuję, pa. Pa. No i dzisiaj już bardzo dziękujemy. Dziękuję za wasze komentarze, za wasze łapki w górę, za wasze subskrypcje. Fajnie jest widzieć, że jesteście po drugiej stronie i ważne jest dla was to, co tutaj robimy. Dziękuję jeszcze raz, wszystkiego dobrego i widzimy się za tydzień.